Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i na zachodzie kontynentu pole podwyższonego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, w tym także nad Polską, niżej z frontami atmosferycznymi. Do naszego kraju napływa ciepła masa powietrza z południa kontynentu. Dziś w Europie sporo chmur. Opady deszczu w naszej stolicy, w Paryżu, a także w Madrycie. Nad pozostałym obszarem pogodnie. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, a także nad Wyspami Brytyjskimi. Najchłodniej w Londynie 14 stopni, a najcieplej w Bukareszcie i w Atenach, tam po 28 stopni. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W naszym kraju ciepło i słonecznie nad całym obszarem. Przelotne opady deszczu pojawią się w pasie od Olsztyna w centrum aż po Małopolskę. Najwięcej bezchmurnego nieba na Podkarpaciu. Na termometrach od 22 stopni na północy, 23-24 stopnie na południu, do 25 nad pozostałym obszarem kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i z zachodu. Spadek ciśnienia na barometrach 1007 hektopaskali. A teraz przegląd regionów. Zapraszam.